21:03 na naszych zegarach, rozpoczynamy drugą godzinę naszego spotkania, a zaczynamy ją od rozmowy, długo wyczekiwanej rozmowy, od poniedziałku właściwie, ale jest chociaż jedna i trzeba się z tego cieszyć. Jacek Nizinkiewicz przy moim telefonie na łączach internetowych. Witam cię bardzo serdecznie po raz drugi. Dobry wieczór, witaj, dobry wieczór państwu. Bardzo się cieszę, Jacku, że ponownie, bardzo dziękuję, że ponownie przyjąłeś moje zaproszenie. Bardzo mi miło. Pomyślałem sobie, że sytuacja polityczno-społeczna jest na tyle dynamiczna w naszym kraju, że na pewno będzie o czym porozmawiać. Zawsze sytuacja dynamiczna jest w Polsce i chyba tak będzie, było przez ostatnie lata i będzie przez kolejne lata, ale też nie ma chyba co tym się aż tak bardzo przejmować. Pamiętam, że Aleksander Kwaśniewski powiedział mi kiedyś, co prawda prywatnie, ale przytoczę, bo to są dobre słowa, powiedział mi, żebym skupił się na życiu prywatnym i na wychowywaniu córek, bo te córki kiedyś dorosną i może mnie to ominąć, tak jak jego troszkę ominęło to dorastanie jego jedynej córki, a to, co w polityce jest i będzie się zawsze działo, i polityka sobie beze mnie poradzi, a rodzina i córki w tym wypadku raczej nie. Więc wiesz, ta sprawa, te sprawy wszystkie polityczne i to, co się dzieje dookoła nas, to owszem, to jest istotne, ale są sprawy ważniejsze, jak na przykład rozmowa z tobą. Bardzo, bardzo mi miło w takim razie, że postawiłeś rozmowę ze mną ponad politykę. Musisz wiedzieć, muszą państwo wiedzieć, że ja od lat nie zgadzam się na rozmowy o tej godzinie, o tak późnej porze. Poza tym, że prowadzę raz w tygodniu program w Radiu Nowy Świat między 23 a 22, no to nie wychodzę z domu o tej godzinie i zajmuję się rodziną i spędzam ten czas z bliskimi. I tym bardziej nie udzielam żadnych wywiadów, nie jeżdżę do telewizji i do żadnych radiostacji mimo zaproszeń. No ale dla ciebie oczywiście zrobiłem wyjątek. Ale są ludzie, którym się nie odmawia. Ale z czego to wynika, że akurat dla mnie? Dlaczego mam się czuć wyróżniony jakoś szczególnie? Z niebanalności pytań za pierwszym razem, bo wtedy było na tyle ciekawie, że postanowiłem nie odmówić i tym razem, chociaż na początku się zastanawiałem, czy jednak wcześniej tej rozmowy nie odbyć, ale pomyślałem, nie, niech to będzie na twoich warunkach, rozmowa poprzednia była też na twoich warunkach, nie umawialiśmy się co do zakresu tematycznego, o czym będziemy rozmawiać, nie wiem, ty tu rządzisz, z poprzednim razem było na tyle ciekawie i inaczej niż we wszystkich innych rozmowach i wywiadach, że pomyślałem, wchodzę w to drugi raz. Jacku, powiedz mi taką rzecz, bo nieraz bardzo głośno się mówiło o tym i wielokrotnie, że wybory, które odbyły się 15 października, były najważniejszymi wyborami po 1989 roku. Czy rzeczywiście tak jest? Tak, myślę, że jednak to były bardzo ważne wybory, bo od tych wyborów zależało o tym, z którą stronę pójdzie Polska i czy wciąż będziemy państwem demokratycznym, czy jednak państwem o takiej demokracji bardzo uszczerbionej przez rządy Prawa i Sprawiedliwości, bo nie ma nic złego w tym, że Prawo i Sprawiedliwość wygrywa wybory i chce rządzić, ale jest jednak coś złego w przejmowaniu państwa, w próbie takiego
zawłaszczania państwa. Ja byłem kiedyś na Węgrzech w trakcie przemian i widziałem, jak tam zachowują się mieszkańcy Węgier, jak oni pogodzili się bardzo z tym, co się w tym kraju dzieje, jak im spowszedniały zmiany i odbieranie im krok po kroku wolności, niezależności, demokracji. Dlatego między innymi, że okazało się, że im wystarczy w pełni to, że żyje się im nie najgorzej, że Viktor Orban zapewnia im różnego rodzaju programy socjalne, daje im to, czego chcą finansowo. I miałem takie poczucie, że ci Węgrzy, którzy zobojętnieli bardzo na to, co się dzieje w ich kraju, a widziałem też manifestacje w Budapeszcie, które były mikre, no i okazało się, że oni nie mają przeciwko czemu protestować, ponieważ te programy socjalne, dotacje finansowe różnego rodzaju krajowe w pełni ich satysfakcjonują. Bardzo byłem tym przerażony, tym bardziej, że śledziłem historię najnowszą Węgier i miałem takie poczucie, że Węgrzy przehandlowali wolność za, no dali się sprzedać po prostu, za srebrniki przehandlowali. I nie chciałem, żeby, i mam wrażenie takie, że na Węgrzech sytuacja tak bardzo się już zmieniła, że tam nawet w demokratycznych wyborach nie ma szans wygrać opozycja, ponieważ na wiele różnych sposobów system tam został zabetonowany. Nawet jak opozycja się jednoczyła, to nie była w stanie wygrać, bo Orban przejął wszystko. Przejął, zoligarchizował państwo, przejął media albo ludzie mu podlegli, przejęli. W związku z czym ta opozycja tam nie ma najmniejszych szans. I to był kolejny krok do tego, żeby w Polsce doszło do takich zmian po wyborach, bo to zapowiedział Jarosław Kaczyński. On wcześniej mówił, że będzie tak jak w Turcji, najpierw zmiana władzy, a później zmiana elit, a później powoływał się też na przypadek Viktora Orbana, zapowiadając, że jeszcze będzie w Warszawie Budapeszt. No ja uważam, że ci, którzy wygrają wybory i są w stanie sformułować rząd, mogą i mają prawo rządzić dzięki mandatowi, który uzyskali w niezależnych, wolnych wyborach. Nawet jeżeli mi się nie podobałoby, kto by akurat to miał rządzić, ale te zmiany, które Prawo i Sprawiedliwość zapowiadały, które miałyby pójść tak daleko, no one były jednak niepokojące i ja bardzo nie chciałem, żeby w Polsce był Budapeszt i mam nadzieję, że Węgrzy też przejmą z Polski know-how i będą wiedzieli, jak się nie tylko przebudzić, obudzić, ale też zawalczyć i może tę demokrację uda się u nich przywrócić na właściwe tory. Ale wiesz, jak tak opowiedziałeś o tej sytuacji na Węgrzech, to pomyślałem sobie, kurczę, i chyba wielu tak sobie pomyślało, tych, którzy nas słuchają teraz, że jednak chyba u nas jeszcze nie jest tak źle. Nie wiem, czy jest tak źle, czy nie jest tak źle. To pewnie każdy na to pytanie odpowiedziałby inaczej, ale myślę, że u nas doszło do wielu zrywów społecznych. Udało się ludzi przebudzić. Bo jeżeli nawet ja jako dziennikarz, znaczy jako dziennikarz chodziłem na różnego rodzaju marsze, ale zawsze mając na szyi legitymację prasową i informując, że biorę udział w jakimś marszu, tak na marsz w maju poszedłem przeciwko Lex Tusk jako obywatel, też o tym informując i zachęcając wszystkich do tego, że poszli. Nie dlatego, że jestem jakimś fanem Donalda Tuska, Platformy Obywatelskiej, uważałem, że ta formacja powinna wygrać. Nieważne, kto według mnie powinien wygrać, czy jestem czymś fanem, czy nie, to nie ma żadnego znaczenia, ale przeciwko temu, że prawo się pod jednego człowieka pisało, czyli tak zwany Lex Tusk miał być i to było coś, do czego nie można do tego podejść obojętnie, bo nieważne, czy to będzie Lex Tusk, czy Lex Kaczyński, to jest coś absolutnie
niedopuszczalnego i wtedy wyszedłem na ulicę, nawet zabrałem z sobą całą rodzinę i razem protestowaliśmy. Oczywiście wcześniej z żoną to przedyskutowaliśmy. Mamy podobny punkt widzenia w tej kwestii. No i wtedy było bardzo dużo ludzi na ulicach stolicy. Dzisiaj nawet z jedną z córek byłem w tamtym miejscu i przypominaliśmy sobie tą gigantyczną manifestację. Myślę, że to był taki jeden z kilku kamyczków, który jednak tę lawinę poruszył. Przypomnijmy też, że Prawo i Sprawiedliwość jednak te wybory ostatnie wygrało 15 października, ale nie byli w stanie stworzyć rządu. To też o czymś świadczy, że ugrupowanie, które pewnie miało wiele do zaoferowania, jeżeli chodzi również o kwestie finansowe czy też współpracy może dla swojego ewentualnego potencjalnego koalicjanta, czy też mogłoby mieć do zaoferowania, tak naprawdę nie było wiarygodne i nikt z tym ugrupowaniem w koalicję rządzącą wejść nie chciał. Ani PSL, ani Polska 2050, ani Konfederacja. Musiałoby wejść tych ugrupowań więcej, czyli jednak Prawo i Sprawiedliwość jest postrzegane jako taka formacja, z którą jak się zwiąże inne ugrupowanie, to ono prędzej czy później zniknie z powierzchni ziemi. To też jest bardzo znaczące i też pokazuje, jak ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego może być niebezpieczne. A nie masz takiego wrażenia, że w przypadku Prawa i Sprawiedliwości to by były takie trochę odgrzewane kotlety? Nie wiem, dlatego że myślę, że oni zaproponowaliby jakieś nowe programy socjalne po to, żeby odwrócić uwagę Polaków od zmian, które by wprowadzali, a w pierwszych miesiącach wprowadzaliby zmiany na twardo, czyli na pewno by na część mediów prywatnych się zamachnęli. Myślę, że Rzeczpospolita by została przejęta, gazeta, w której pracuję. Myślę, że część mediów jak TVN miałoby problemy z funkcjonowaniem w Polsce, czy też Radio Tok FM, co widać chociażby dzisiaj po tym, jak Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji próbuje w dalszym ciągu jednak uprzykrzyć życie tej stacji informacyjnej, radiowej, ponieważ na jej czele stoi człowiek bliski Prawu i Sprawiedliwości, no to myślę, że te zmiany by poszły daleko. Myślę, że ten zamordyzm byłby wielce odczuwalny, ale ludzie mieliby niczym na Węgrzech uważać, że wszystko jest okej, no bo przecież do więzień nie zamykają. Czy Tuska by zamknęli? Może gdyby okazał się jednak taką osobą przegraną i nie trzeba byłoby z nim walczyć, to może by go nie zamknęli. Nie wiem tego, ale myślę, że śruba na pewno byłaby przykręcona i usłyszelibyśmy, że suweren tak chciał i te zmiany są za pełną zgodą, przyzwoleniem wyborców, ponieważ suweren oddał głos na Prawo i Sprawiedliwość, a ludzie wiedzieli, co jest w programie tejże partii, jakie były zapowiedzi. Myślę, że na przykład taki Piotr Gliński byłby jedną z pierwszych osób, które by powiedział, że suweren właśnie tak chciał. Ja już to słyszałem niejednokrotnie jako właśnie taka odpowiedź na działania, które były niezgodne z prawem, z demokracją i były bardzo po bandzie. Więc myślę, że to nie byłyby odgrzewane kotlety, tylko byłoby na ostro i ta władza zostałaby po tej kadencji kolejnej, trzeciej już Prawa i Sprawiedliwości zabetonowana i trudno byłoby ją później odbetonować niczym na Węgrzech. Czyli reasumując to, o czym rozmawiamy, dobrze, że Polacy się obudzili. Wiesz, ja uważam, że dobrze, że Polacy wzięli sprawy w swoje ręce, bo dla mnie największym zwycięzcą tych wyborów jest właśnie wspomniany suweren, czyli ci, którzy poszli do wyborów i wzięli w nich udział, no bo jednak 70 parę procent w wyborach to jest naprawdę świetny wynik, z którego możemy być w końcu dumni. Ja niejednokrotnie widząc, jak w innych krajach demokracji zachodniej
a ludzie szli głosować, widząc, jakie tam, taka tam była frekwencja, patrzyłem z zazdrością. Teraz myślę, że inni mogą nam zazdrościć i dla mnie dobrze, że ludzie poszli do tych wyborów, wzięli sprawę w swoje ręce i ja właśnie za tym jestem, żeby ludzie byli aktywni, nie byli obojętni i brali sprawy w swoje ręce, nie tylko w tym dniu wyborów. Tak. Oj, coś nam przerwało. Coś nam przerwało. Spróbujemy się ponownie połączyć. A, widzicie, to jest urok połączeń internetowych. Musimy spróbować jeszcze raz w takim razie. Musimy spróbować jeszcze raz w takim razie. Spróbujemy jeszcze raz. Jakby Jacek chyba utracił połączenie z internetem. No. Spróbujemy się połączyć telefonicznie, bo na razie dzwonię internetowo. Telefon mi padł. Dostałem informację od Jacka, że telefon padł. Już się ładuje, zaraz się połączy. Także może... Pogadaj chwilę może. Okej, okay, bo to się nagrywa teraz. No trudno. Sobie. Więc... No poczekamy. Najważniejsze jest to, że... Ale rozmowa w takim ciekawym momencie się przerwała. Zdarza się. W każdym razie wątek mi nie uciekł. Mam jeszcze wiele rzeczy, które chciałbym poruszyć, bo rzeczywiście sytuacja jest bardzo ciekawa. Mamy 21:22. Naszym gościem jest Jacek Nisinkiewicz. Za chwilę, mam nadzieję, się połączymy ponownie. Nie wiem, czy już. Może spróbujmy jeszcze raz. Mamy czas do 22:00, także spokojnie. Niesamowite rzeczy się dzieją w tym tygodniu, po prostu. Chociażby po to warto robić 7 lat, żeby doświadczać takich rzeczy. Naprawdę jest to nieprawdopodobne, absolutnie.
Wszystko dzieje się na żywo. Czy na telefon? No, zobaczymy może na telefon. W takim razie. Jacek Nizienkiewicz. Nie mam tutaj chyba. Dzwonimy na telefon, moi drodzy. Zobaczymy. Abonent chwilowo niedostępny. A no właśnie, to jest to. To jest to. No to puścimy muzykę. W takim. Powracamy do rozmowy z Jackiem Nizienkiewiczem w Tobie FM. No takie kłopoty techniczne. Tak, najmocniej przepraszam, po mojej stronie kłopoty techniczne były, bo niestety córka mi wcześniej rozładowała telefon. Niegrzecznie jest tak zwalać winę na kogoś, ale po prostu tak było. Nie sprawdziłem przed, czy jest wystarczająco naładowany telefon. Okazuje się, tak. Że okazało się w trakcie rozmowy, że nie był i tak się skończyło. Jeszcze raz przepraszam ciebie i przepraszam państwa. Okej. No to jest urok. Programów na żywo. Ja przed chwilą żartowałem, że warto robić to przez 7 lat, żeby doświadczać takich rzeczy, bo to jest naprawdę nieprawdopodobne. Rozmawialiśmy o tym, jak ważne były wybory 15 października. Rozmawialiśmy o manifestacjach, które były. Ale chciałem cię zapytać o jedną rzecz. Bo mamy już dzisiaj rząd Donalda Tuska. Mamy nowy rząd. I czy to nie jest tak, Bo tak zwykle to jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że politycy mówią, obiecują, że coś zrobią, a tak się w rzeczywistości nie dzieje. I czy to nie jest tak, że rząd Donalda Tuska tak trochę zaskoczył nie tylko dzisiejszą opozycję Prawo i Sprawiedliwość, ale chyba ich to najbardziej, że się po prostu nie spodziewali, że rząd Donalda Tuska będzie tak twardy i tak skuteczny w działaniu. No myślę, że rzeczywiście Prawo i Sprawiedliwość nie spodziewało się, że rząd Donalda Tuska, chociażby jeżeli chodzi o kwestię mediów, tak mocno i wejdzie do tych mediów, będzie zdeterminowany, żeby te zmiany dokonywać właściwie od samego początku przejęcia władzy, bo za poprzednich rządów opozycji, za poprzednich rządów Prawa i Sprawiedliwości było tak, że przecież kiedy Prawo i Sprawiedliwość rządziło, również przejmowało ile mogło, to się nie udawało do końca, ale kiedy Platforma Obywatelska rządziła, no to przez długi czas, długie kilkanaście miesięcy zmian w mediach
publicznych nie dokonywali, podobnie jak Donald Tusk nie dokonywał chociażby zmian w CBA, licząc na dobrą wolę, licząc na jakąś współpracę i wierząc, że zarówno TVP utrzyma swój, im w ogóle media publiczne będą starały się zmienić w jakąś taką demokratyczną, bardziej stronę i zrównoważoną, podobnie jak liczył na uczciwość Mariusza Kamińskiego w CBA wtedy. No w żadnym z tych przypadków to się nie udało. Donald Tusk okazał się jednak politykiem naiwnym. Tym razem nie, tej naiwności nie wykazał. I kiedyś Roman Giertych mówił o Platformie, że ona jest taką ciamcią ramcią, czyli tak naprawdę nie ma w sobie tej woli, tego zdecydowania i tak na miękko działa, ale tutaj okazuje się jednak, że to się skończyło, że Platforma Koalicja Obywatelska nie jest ciamczą ramcią, jaką była. No i te zmiany doprowadziła prawie że do finału, bo czy ostatecznie one wszystkie są i będą zgodne z prawem, jeżeli chodzi o TVP i Polskie Radio, to się wkrótce okaże. Liczę na to, że będą. Ja do tego czasu starałem się w tych mediach nie występować. Mówię starałem, bo zrobiłem jeden wyjątek na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i wtedy pojawiłem się w studiu TVP Info, w którym byłem ostatni raz w 2017 roku, kiedy to telewizja publiczna cenzurowała Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, nawet wyblurowała, czyli zamazała serduszko na kurtce jednego z posłów. Wszystko po to, żeby ta Wielka Orkiestra nie istniała w mediach publicznych. Wtedy też na stronie TVP Info również Wielka Orkiestra była przemilczana. Ja wtedy poszedłem po raz ostatni do TVP Info po to, żeby zamanifestować niezgodę na te akty cenzury. No i po latach przyszedłem już do telewizji, w której standardy są normalne, żeby opowiedzieć właśnie w trakcie finału w Ośpu, że jest inaczej, zmieniło się i mam nadzieję, że będzie już normalnie. W każdym razie teraz już cenzury w TVP nie ma i mam nadzieję, że ta telewizja i Polskie Radio pójdą w dobrym kierunku. Więc tak, te zmiany są na twardo przeprowadzone przez Tuska, ale też zapowiedzi były takie bardzo jednoznaczne, że będą, że będzie demokracja przywracana, że praworządność będzie przywracana, że będzie niezależność instytucji takich jak TVP i media publiczne od polityków i że też winni zostaną ukarani. Chociażby kwestia Pegasusa nie zostanie bez odpowiedzi. Ja na to liczę, że jednak politycy dotrzymają słowa, bo nie może być tak, że przez lata się obiecywało i mówiło, że praworządność w Polsce jest łamana. Dochodzi do wielu afer, w tym korupcyjnych, do tego, że państwo też jest ograbiane przez polityków władzy i otoczenie, a później okazuje się, że nic z tego nie wychodzi w sensie rozliczeń. No, ja liczę na to, że te rozliczenia będą, chociażby po to, żeby kolejni politycy, kolejni rządzący nie popełnili tych błędów i nie uważali, że wygranie wyborów oznacza przejęcie państwa. No tak być nie może, więc te rozliczenia i twarda polityka powinna być teraz jednoznacznie realizowana, a media powinny też rozliczać obecną władzę i patrzeć jej na ręce bez żadnych sentymentów. Wiesz, Jacku, jeszcze a propos mediów publicznych chciałbym chwilę temu poświęcić, bo oczywiście możemy się zastanawiać, czy minister Sienkiewicz, robiąc to, co zrobił, zrobił to wszystko zgodnie z prawem, czy nie nagiął trochę prawa. Możemy zadawać sobie takie pytania, ale czy w obecnej sytuacji, w sytuacji, kiedy wyglądało to tak, jak wyglądało, zresztą minister Sienkiewicz sam się do tego przyznawał, że tak naprawdę nie miał wyjścia. Musiał postawić
musiał podjąć kroki tak bardzo radykalne? I czy to nie jest tak, że po prostu, tak jak mówił, nie miał innego wyjścia? Bo gdyby to się odbywało drogą ustawową, legislacyjną i tak dalej, to by to trwało jeszcze miesiąc, dwa i nie wiadomo, co by się wydarzyło do tego czasu, biorąc pod uwagę, jak okropna i bezwzględna była propaganda. No cóż, sytuacja wygląda tak, że jeżeli się broniło praworządności i nie zgadzało na łamanie prawa, to trzeba być konsekwentnym, a nie uważać, że no okej, ale skoro tutaj trzeba było, no to przymknijmy oko jednak na pewnego rodzaju pójście po bandzie i inaczej się nie dało. Nie wiem, czy się inaczej dało, czy się inaczej nie dało. Nie jestem politykiem, nie jestem doradcą polityków. Oni powinni mieć ustawy przygotowane, oni powinni mieć projekty ustaw przygotowane, szuflady powinni mieć zapełnione, a okazuje się, nie do końca to wszystko było dobrze przygotowane. Widzieliśmy, że w tym pierwszym kroku i prezydent Andrzej Duda poszedł im z pomocą, mówiąc, że nie zgadza się między innymi na to finansowanie w dalszym ciągu TVP. Prezydent no, jest współodpowiedzialny za to, co się dzieje w mediach publicznych. No bo jednak minister nie miał wyjścia i postawił media w stan likwidacji. Ale ja nie chcę tego tłumaczyć, bo ja uważam, że to wszystko powinno się odbywać lege artis i uważam, że tutaj jeżeli okaże się, że te zmiany były bezprawne, no to ja ministra Kiewicza nie będę tłumaczył, nawet jeżeli zgadzam się z tym, że dobrze, że ta szczujnia w polskim radiu TVP i PAP została zatrzymana, bo ona nie powinna dalej się sączyć ani dnia. Ja nie oglądałem te media, chociażby w Rzeczpospolitej miałem naprzeciwko telewizor, w którym włączałem sobie właśnie po to, żeby widzieć, jak to wszystko wygląda i tam jednym okiem na to patrzyłem i nawet jednym okiem się tego oglądać nie dało. To było naprawdę, to był bruk. Zresztą porównywanie tego nawet do brukowców byłoby obraz dla brukowców, bo to naprawdę było pukanie w dno od spodu, co się działo w mediach publicznych. To nie miało nic wspólnego z rzetelnością, bezstronnością, etyką dziennikarską. Więc tak, dobrze, że to zostało powstrzymane, zatrzymane, tama temu została postawiona, ale czy można było w inny, lepszy sposób? Nie wiem. Powiem jeszcze raz, politykiem nie jestem, ale to oni powinni robić wszystko, żeby przez lata mówić, o czym należy przywrócić praworządność, nie można w Polsce prawa łamać, to powinni wprowadzać, żeby jednak tego prawa nie obchodzić. I oni powinni się do tego odpowiednio przygotować. Ale to jest dało, też... Nie potrafię odpowiedzieć. To jest też ciekawe, jeśli chodzi o Krajowy Rejestr Sądowy, to na przykład w innych miejscowościach zostali wpisani, nie wiem, nowe zarządy i tak dalej, a nie zostało to zrobione tylko w Warszawie. Więc to również też jest ciekawe. No tak. To jest ciekawe, ale ja jednak nie jestem też przeciwny temu, żeby teraz lustrować sędziów, kto jaki jest, bo jak okaże się, że obecna władza przegrywa jakieś procesy albo jej przedstawiciele, to co też będziemy szukać, patrzeć, jaki to sędzia, sprawdzać, z kim obecna władza tak robiła, i nie chciałbym, żeby teraz to wszystko było w drugą stronę, tylko że nasi. Ja nie mam żadnych naszych, ale oczekiwałbym po władzy, żeby funkcjonowała
zgodnie z prawem, a tym bardziej jak gardłowała w sprawie praworządności i konstytucji, żeby przepisów nie łamała i myślę, że to nie są wygórowane specjalnie oczekiwania. Jeszcze a propos tego prawa, bo oczywiście prawo jest prawem, ale i dobrze by było, że rzeczywiście jasne, robić wszystko zgodnie z prawem, ale chyba wydaje mi się, że trochę, nie mówię, że całkowicie, mam nadzieję, że nie, ale wydaje mi się, że trochę minister Sienkiewicz ukazał jakby, że jest chyba jeszcze coś zdecydowanie ważniejszego niż prawo, bo zrobił to oczywiście prawo prawem, ale wydaje mi się, że nie mógł to zrobić, nie mógł pozostać obojętny na to, chociażby ze względu na nas obywateli, bo prawo powinno być dla obywateli, a nie odwrotnie. No cóż, ale jeżeli prawo obowiązuje, a ono było naginane albo obchodzone, no to jednak uważam, że na to nie ma usprawiedliwienia. Kiedyś Jarosław Gowin mówił, że ma w nosie literę prawa, ważny jest jego duch. Ja uważam, że to nie była dobra wypowiedź. I to nas zaprowadziło do tego, co się stało za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Zresztą Jarosław Gowin po latach przepraszał za to, że ma w nosie literę prawa. Więc ja bym chciał, żeby politycy w nosie litery prawa nie mieli bez względu na ich intencje, a ja będę ostatni, który będzie ich tłumaczył. Tym bardziej, że chociażby minister Sienkiewicz powoływał się na prawo, robiąc to, na przykład, co zrobił, nie? Więc to też jest ciekawe. No tak. No. A powiedz mi, jak wyobrażasz sobie współpracę z rządem i prezydentem Andrzejem Dudą, któremu zostało jeszcze półtora roku? Nie wyobrażam sobie tej współpracy i tej współpracy nie będzie. Nie ma co ukrywać. Andrzej Duda będzie destabilizował pracę rządu. Udawał, że chce rozmawiać, chce wspierać Polskę merytorycznymi decyzjami, wywierając presję na obóz władzy, a tak naprawdę jednak wpisuje się i będzie się wpisywał w politykę Prawa i Sprawiedliwości, czyli kolebaniam tą łodzią rządową. I to właśnie teraz próbuję robić, przecież sama sprawa tej Rady Gabinetowej, no to prezydent wykracza poza swoje kompetencje. Nie ma możliwości kreacji rządu. Tak naprawdę tego typu spotkanie, którego on chce w sprawie właśnie kwestii CPK czy budowy elektrowni atomowych, to są tematy, w których prezydent nie ma nic do gadania. Oczywiście może tam próbować mówić, że to są kwestie bezpieczeństwa i podciągać pod ten temat, ale to nie jest prawda, więc też nie ma żadnej mocy sprawczej prezydent i te rady gabinetowej, bo to są takie spotkania z rządem i prezydenta, gdzie właściwie one są rozmową przy kawie i przy ciastkach, więc to się wszystko dobrze nie skończy, ale mam wrażenie, że dla prezydenta, ponieważ tylko swój autorytet on jako głowy państwa rozrzedzi i tak naprawdę będzie postrzegany pozytywnie tylko wśród
wyborców Prawa i Sprawiedliwości, a tych ubywa w formacji Jarosława Kaczyńskiego. Ale czy twoim zdaniem taka, a nie inna postawa prezydenta może w jakiś sposób zagrozić rządowi, czy będą mimo wszystko dalej robić swoje? Myślę, że będą w dalszym ciągu mimo wszystko robić swoje. Prezydent nie będzie miał wielkiego wpływu na kurs obecnej władzy, mimo że będzie próbował wywierać wpływ, napięcie w kraju i taki stan niepokoju będzie wzmagał swoimi komentarzami, oświadczeniami. Zwróćmy uwagę chociażby na to, że prezydent przecież nie zwołuje konferencji i nie odpowiada na liczne pytania dziennikarzy, no nie właśnie. Konfrontuje się z tym, co media chciałyby wiedzieć, o co chciałyby zapytać, tylko wydaje kolejne oświadczenia i nagle znika. No i to jest taka kolejna sytuacja, w której prezydent Andrzej Duda wydaje oświadczenia, a później nagle jakoś tak nie odnosi się do tego, o co chcielibyśmy my go zapytać. No i robi swoje, a właściwie robi to, co Prawo i Sprawiedliwość by chciało, więc to nie będzie miało jednoznacznego wpływu na politykę rządu, ale już na nastrój w kraju i na pewnego rodzaju wzmożenie niepokoju. Już tak, no bo ta próba jednak kolebania łodzią troszkę jednak przynosi efekt niestety, bo no, patrząc na ostatnie sondaże, no to tam Donald Tusk, mimo że jego ugrupowanie, jego formacja zyskuje, no to sam Donald Tusk nie jest jakoś postrzegany fantastycznie, to myślę, że można właśnie zrzucić na karb tego, jak bardzo wzmagany jest ten niepokój przez największą partię opozycyjną i myślę, że to będzie niestety postępowało, bo chodzi o to, taka jest polityka tej władzy, żeby pokazać, że no, kiedy my rządziliśmy, to było jak było, ale aż tak źle nie było, żeby jacyś więźniowie polityczni byli, tak. Żeby dochodziło do jakichś aktów innych, różnych, których wcześniej nie było. No więc tutaj właśnie prezydent Andrzej Duda wpisuje się w politykę Prawa i Sprawiedliwości. Chce pokazać, że jest osobą, która może rozdawać karty, a tak naprawdę tych kart ale nie może rozdawać to, i blefuje. To bardzo, bardzo wyraźnie widać i coraz bardziej to widać, że prezydent tak naprawdę coraz mniej może. No bo są ograniczone, prezydent ma ograniczoną rolę, ma ograniczone prerogatywy i tak naprawdę w tym, w czym chciałby mieć wielkie znaczenie, on nie może mieć, no bo co ma prezydent do CPK czy budowy elektrowni, no tutaj nie jest jego rola. Jeżeli chodzi o kwestię obronności, to oczywiście tak. Kwestia obronności czy reprezentowania kraju, oczywiście tak, ale jeżeli chodzi o te tematy, na które on zaprosił rząd na właśnie Radę Gabinetową na 13 lutego na godzinę 13, co też jest takie symboliczne, złośliwe i małostkowe, ta data, prezydent oczywiście mówi, że dlatego jest taka, a nie inna, bo tutaj chodzi o to, żeby mówić o że to jest będą dwa miesiące tego rządu, ale też ten rząd specjalnie został powołany 13 grudnia w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego po to, żeby pokazać Polakom, że no to jest rząd 13 grudnia, koalicja nawiązująca do tych najgorszych praktyk komunistów. No i też teraz to Andrzej Duda przypomina, bo nawet jeżeli niektórzy nie pamiętają, co się wydarzyło 13 grudnia przed dekadami, to Prawo i Sprawiedliwość im przypomina i zestawia właśnie Jaruzelskiego z Tuskiem i teraz też będzie przypominać, że koalicja 13 grudnia, jak nazywają rząd Tuska, spotyka się z 13 grudnia z prezydentem Andrzejem Dudą o godzinie 13. To wszystko jest takie właśnie symboliczne, małostkowe, niskie, no niegodne prezydenta, głowy państwa,
No i to nie wróży dobrze. Myślę, że w tym wypadku rząd Donalda Tuska sobie poradzi bez problemów z Andrzejem Dudą i mam wrażenie, że Andrzej Duda gra w warcaby, a Donald Tusk jednak w szachy. I trudno te propozycje prezydenta traktować poważnie, prawda? No myślę, że Polacy będą mieli coraz więcej problemów i wątpliwości, żeby traktować samego Andrzeja Dudę poważnie, no bo jednak głowa państwa dotychczas była postrzegana bardzo pozytywnie przez Polaków, ale to jest tak właściwie z urzędu jest postrzegany właśnie urząd prezydenta. Dobrze, bo Polacy niekoniecznie nawet cenią tak bardzo tęże osobę, którą ją sprawuje, ale sam urząd prezydenta był dla Polaków niczym świętość. A tak zaangażowanego partyjnie prezydenta jeszcze nie mieliśmy. No a tak, no, jeżeli chodzi o samo na przykład twierdzenie, że prezydent będzie wysyłał ustawy, które będą podejmowane w Sejmie, jeżeli one nie będą podejmowane, uchwalane bez posłów Prawa i Sprawiedliwości, tych dwóch, czyli Wąsika i Kamińskiego, albo też będzie tak, że bez osób zaprzysiężonych w to miejsce, no to to już pokazuje intencje głowy państwa. A chciałem cię na koniec zapytać o audycję Radioaktywni w Radiu Nowy Świat. Czy to jest tak, że muzyka jest twoją drugą miłością, pasją poza publicystyką? No muzyka jest moją pierwszą miłością i jest pasją. Niezmiennie, ale też takim wentylem bezpieczeństwa, gdyby nie to, że mogę prowadzić audycję o muzyce i też nie to, gdybym nie mógł pisać o muzyce, no to myślę, że ta polityka i ta aura bezpieczeństwa, która jest wokół, ona prędzej czy później by mnie pogrążyła, tak jak pogrążyła wielu innych kolegów, którym trudno się funkcjonuje bez właśnie jakiejś takiej drugiej nogi zawodowej. No bo jednak tak, polityka u nas jest bardzo dzieląca, jest negatywna, jest toksyczna i też trudno funkcjonuje się, będąc na co dzień nasączony tymi treściami, więc trzeba mieć jakieś ujście, trzeba mieć gdzie odreagować i też czym innym zająć głowę, a nie tylko w 100% tym, więc tak, ta audycja moja Radioaktywni w Radiu Nowy Świat w piątki o 20 mam ją do godziny 22. Ona wtedy jest takim czasem, kiedy ja mogę sobie troszkę się odprężyć, wyluzować, ale też podziałać zawodowo, bo to jest w dalszym ciągu przecież dziennikarstwo, ale na innym polu. Więc polecam każdemu takie skoki w bok albo też taką dwupolówkę, dzięki której można zachować zdrowie psychiczne. Bardzo fajnie to określiłeś. A jaką muzykę najczęściej zdarza ci się prezentować? Ja mam taką dosyć muzykę zróżnicowaną w tej audycji, bo obok muzyki rockowej, gitarowej jest sporo jazzu, jest troszkę elektroniki, jest też tam szczypta hip-hopu, czasami są rzeczy cięższe muzycznie, a czasami rzeczy komercyjne. Ostatnio gościem był Tomasz Organek w programie, jutro w programie będzie Jerzy Mazol, jazzman, innym razem będą muzycy TSA. Więc tych gości w programie mam różnych. Był Daniel Olbryski i też muzyka jest bardzo zróżnicowana. Na to stawiam, bo też takiej muzyki słucham. Nie mógłbym się zamknąć w jednym gatunku muzycznym, tak jak nie mógłbym się zamknąć tylko na politykę. Życie to nie tylko czarno i białe, są też różne odcienie i tak samo w muzyce. Jasne, pewnie, że tak. Jacku, bardzo serdecznie ci dziękuję za tą rozmowę.
Bum. To ja dziękuję, przepraszam za problemy techniczne. Nic się nie stało. Ważne, że tą rozmowę udało się dokończyć. Co prawda już za 2 minuty godzina 22, ale ja jeszcze za moment do was wrócę. Jacku, jeżeli mogę prosić, to proszę nie rozłączaj się jeszcze ze mną. Dobrze, bardzo dziękuję. Dobrej nocy państwu i dziękuję tobie za rozmowę. To była przyjemność. Dziękuję wzajemnie w takim razie. Miło. A ja zostawiam was z muzyką. Naszym gościem był Jacek Nizienkiewicz. Na moment zostawiam was z muzyką i na chwilę wracam, żeby powiedzieć, kto będzie naszym gościem w poniedziałek.